Cześć! Z tej strony Cech Bońwiczyków, witam was w kolejnym odcinku serii z gry Mad Games Tycoon. Jest to odcinek bodajże 7, tak jak i macie w tytule. My jesteśmy świeżo po wydaniu gry Spies in Action 2, która jest, no można powiedzieć, niejako jakimś tam naszym... Jak to można powiedzieć? No chyba sukcesem, no bo w końcu jakąś dobrą grę zrobiliśmy. Tak mi się wydaje, dobra, co tu się... Aha, dobra. Zobaczymy, jak to się w ogóle, jak bardzo to będzie sukces, nie? Jak dużo się sprzeda. Na razie tutaj robimy te. Bo film interaktywny. Nie wiem, tego kadłub nigdy nie robiłem, chyba mnie nigdy tak bardzo nie interesował. W ogóle to czwórka ludzi jest, tak wolno pracują coś. Dobra, wy możecie na razie robić zlecenia. Ale wszyscy. Wy też. O, proszę wspierać. Dobra, żadnej nagrody nie wygraliśmy. Możemy pracowników popatrzeć na pracowników. Dobra, jest jeden taki dobry gość, to niech sobie po prostu wejdzie. Tak, co jakiś czas niech jakiś tam nowych pracowników będziemy tutaj zatrudniać. Zaraz sobie kupimy większe biuro, tylko wydamy jeszcze jedną dobrą grę. No bo tutaj patrzcie, na przykład nie mamy marketingu. Właśnie obsługi klienta raczej, przepraszam. No i tak niezbyt nam tutaj z tymi fanami. No ale zaraz jeszcze, tak jak powiedziałem, jeszcze jeden dobry tytuł i wtedy sobie zapewniemy dobre wiecie, te finanse, żeby mieć jakieś takie podłoże, wiecie, żeby się nie wywalić od razu po przejściu. Dobra, jeszcze jedno zróbcie, bo tutaj będą kończyć już. W ogóle ile jest tych cech? Tylko jedna cecha jest do wynalezienia była? Tak, tylko jedna. Zróbmy czegoś sequel, nie? Czegoś, co nam się nie udało tak zbytnio dobrze. O, to ma potencjał. Age of Elves... Barbarians Attack. Ale patrzcie, bo to jest niby RPG o barbarzyńcach. No i to by w sumie działało, nie? Ale taki niski wynik. No to dobra. Zróbmy ten silnik pod RPGa i zobaczmy, co zrobiliśmy dokładnie źle. O, gdzie jest ten silnik pod RPGa? O, tu jest. A, tak to na ten. To Story Engine 4. Kurde, jaki drogi silnik już. Dobra, 40% niech już będzie. Dobra. No niestety te finanse trzeba jakoś wydawać. Dobra, RPG, czy tutaj pasuje ten barbarzyńcy? A, właśnie nie. To barbarzyńców chociażby moglibyśmy usunąć. A tam był chyba jeszcze elfy. O, elfy już pasują, nie? To elfów zostawimy po prostu. Może to właśnie było, że skupiliśmy się tam na barbarzyńcach, nie? Chyba tak to było. Że barbarzyńcy tam byli jako ten główny temat, a po prostu to były elfy z poprzedniej części. Dobra, to już nie musicie tego robić. Dziękuję. Zobaczymy sobie w ogóle, jakie będą trendy, żeby się nie okazało, że zrobimy nagle RPG, jak one są takie, wiecie, bardzo nielubiane. Ok, sprzężenie zwrotne. Niech oni tam sobie to wynajdą. A my zobaczymy, jakie tam będą trendy. O kurde, no jak mówiłem, akurat RPG nie lubią RPGów. Ale możemy zrobić symulację. Prawda, na razie zbierajcie pieniądze. A ci tutaj... zobaczmy, mieliśmy jakiś symulator. Chyba symulacji nie mamy w ogóle odkrytej. Dobra, to zrobimy jakoś inną, może strategię po prostu zrobimy, tak wiecie. Albo nie, czekajcie, bo tutaj ten strateg właśnie nie wyszedł, bo tanki to jednak jest strategia RTS. Czekajcie, jakie to jest? Logiczno-zręcznościowa, tak? Nie, samozręcznościowa. A tutaj paintball pasuje? A właśnie nie pasuje. Coś co niby tak, no z tym tematem działo. O, Business Simulator. To powinno właśnie działać. Ekonomiczna symulacja, tak, bo to jest gra ekonomiczna i biznes. Tak, to oczywiście działa, to może zrobimy właśnie silnik pod ekonomiczną grę. Dobra, na razie nie bierzemy 6 milionów, więc jest świetnie. Dobra, tutaj wesprzyjcie produkcję.
No musimy trochę powiększyć to studio, bo tutaj jest mało miejsca na te badania i oni tak bardzo wolno to robią w czwórkę. No bo tutaj też wesprzyjcie. No i czekamy, aż te wszystkie badania się tutaj skończą. No i wtedy będziemy mogli lecieć z tym, wiecie, z grą, znaczy silnikiem, grą, tym wszystkim. Dobra, to może już od razu zrobimy tutaj takie fundamenty pod to. Czyli to była gra ekonomiczna, czyli dajemy dwójkę. Dajemy jakieś 42, myślę. Po ile są te silniki, tak ciągle sprawdzam. No, już od razu. Ale szybko to jednak. Wesprzy produkcję. Ej, szybko ten silnik nie robią coś. A może dlatego, że to jest jeden z tych nowszych, bo tam na przykład milion, a teraz 700 tysięcy, więc tutaj jakieś tam rzeczy jeszcze były. Dobra, chyba już nowych rzeczy nie ma. Dobra, co sobie możemy na wszelki wypadek tam już na przyszłość wynaleźć? To tylko tutaj dodamy do tego silnika to jeszcze najnowszą rzecz. Czyli plusik. Oj, ta jedna rzecz niech będzie jeszcze. O kurde, milion w udziałach. O Jezu, ale świetnie, dobra. To robimy teraz sequel. Tylko żeby się nie okazało, że jednak AA potrzebuje już. Dobra, sequel. Business Simulator 3. To jest największy, więc tak. Ekonomiczne to są albo adult, albo senior, czyli seniorzy. Dobrze, biznes tak. Economy Engine. Dobra, teraz największe platformy, jakie są możliwe. O kurde, już na AAA. Boję się, że właśnie będę jednak potrzebować już ten największy rozmiar. Tak to wygląda. Dobra, jak to się układa? Tak. Minus 1. Dobra, ustawiam sobie tak na środek. Minus 1. 5. Minus 5. Nie, przepraszam, plus 5 jeszcze. Tutaj dopiero minus 5 i tutaj minus 5. O kurde, ale to jest gra dla bardzo profesjonalnych, do bardzo znających się osób, widzę. Dobra, i teraz te slidery jeszcze ustawić. 10, 5, 35, 50. O kurde, nawet dobrze miałem ustawione. O kurde. O, i właśnie. Chyba musimy właśnie tak, bo w ostatnim odcinku już miałem ten problem, że ledwo się zmieściłem. To niestety musimy jeszcze poczekać na AAA ten rozmiar. No, to wy sobie tutaj nie wiem, odpoczywajcie, nawet nie musicie zleceń robić. Bo 700 milionów, 770 tysięcy to jest jeszcze spoko budżet. Jeju, ale się tam męczą w czwórkę. A my tutaj pracujemy, w sumie, patrzcie. Pomimo, że my tutaj, wiecie, niby CEO, to jednak tutaj jednak pracujemy jak zwykły pracownik. I to się ten, jak to się nazywa, to się popiera. Chyba, nie wiem, chyba dobrze. Znaczy, równie dobrze możemy sobie odpoczywać, ale no wiecie. Kurde, już kolejny rok. 5 minut to minęło, czyli ja to nagrywam. No, jakieś 8 minut. Dobra. Robimy w końcu ten sequel. Więc tak. Business Simulator 3. Seniorzy, tak. Economy Engine. Dobra. A, tutaj muszę znowu ustawić chyba. Tak, muszę. Dobra, no to tak. Tutaj na początku chyba było tak. O, więc tak. Minus 1, 5, 5, 5, 5. Tak, dobra. Oj, tutaj akurat wskoczyły te nowe zabezpieczenia, więc nawet fajnie. A tutaj było akurat ustawione idealnie. Nie wiem, jak to się stało. Aha, i nie zmieniłem rozmiaru. Zapomniałem. Aha. Okej, dobra. Teraz zmieniłem rozmiar. Aha, dobra, to. Aha, zresetowało mi się reszta, co wybrałem, dobra. Aha, dobra. Nie zresetowało mi się, tylko po prostu rozmiar jest za duży, dobra. Myślałem, że już będę musiał znowu wybierać, ale jednak nie. Po prostu mi się to usunęło, bo te platformy nie wspierają. No i teraz możemy wszystko po prostu dać. Już nie musimy się o to martwić. No to co? Wspieranie produkcji. Ulepsz grę. Wszystko. No i lecimy.
Ciekawe ile im to zajmie, tworzenie tej gry. Ciekawe. A nie, no to jakiś taki majstersztyk może wyjść. Znaczy niekoniecznie, może to być taka, wiecie, dobra gra, no nie, ale nie aż taki hit, no ale to zawsze zależy, zależy od dużej liczby czynników. Kurde, patrzcie, jak już zjechaliśmy tym budżetem, ile ta gra nas kosztowała w ogóle? 6 milionów! O Jezu, gra za 6 milionów! Ale budżet, kiedyś to będziemy po 100 milionów, tak myślę, no. Kiedyś to będzie. Fani niby nie są zadowoleni, ale na razie, no tak, trochę ich tracimy, ale po prostu wydamy tę grę i skoczą do góry. W ogóle jest jakiś wykres fanów? Wykresy... Są niby te wykresy takie całościowe. Ale to są wszystkich ogólnie gier. A w ogóle fajnie, że tam są... O, jest tutaj, fani. Tutaj tak... No mniej więcej przy tych wydaniach gier, tak to po prostu skacze. Więc nie ma się co bać, po prostu to tak zawsze skacze przy tych grach, więc no. Jak tylko wydamy, no to fani znowu do góry. Więc nie musimy się aż tak przejmować, ale warto zawsze, wiecie, mieć dobrą obsługę klienta, bo warto dmuchać na zimne, czy coś w tym stylu. Nie wiem. No w sumie tak. Wiecie, zawsze ta obsługa klienta to nie tylko... fajnie, dodatkowe punkty. Wiecie, obsługa klienta to nie tylko jest to, że po prostu klienci nam, znaczy nasi fani nie ubywają, tylko jest też to, że my tych fanów dostajemy, jeżeli wpakujemy na przykład jakąś zajebistą kampanię, co nie, żeby tam na przykład za milion co jakieś, no wiecie, tam aż to się skończy tak powtarzać w kółko, to nawet dobrą liczbę fanów możemy wyciągnąć, wiecie, to się przekłada na wyższe sprzedaże. Oczywiście zależy to od tego, jaka gra będzie dobra, ale jeżeli będziemy mieć nawet 100 tysięcy fanów, to ta gra i tak dostanie jakiś boost, szczególnie jak będzie, dobra, wy teraz usuwajcie błędy, no więc o tym mówię, więc zawsze tych fanów warto mieć. No, zobaczmy, czy są, Source Code Engine, ciekawe, czego to poraduje, ciekawe. Volvo Games, dobra, dodam nawet tego gościa. A, nawet nie kliknąłem na niego. Dobra, tam się gdzieś zmieścisz. Nie wiem gdzie, ale gdzieś pewnie. O, to jest chyba wolne miejsce. Kurde, nie wiem, warto wydawać tyle pieniędzy? W sumie, dobra, na razie nie przesadzajmy, mam tylko jedną grę. Więc nie powinniśmy przesadzać, później będziemy się bawić w całe, wiecie, marketingi, meetingi z fanami, wiecie, te rzeczy tego typu. No i nieźle im idzie, nie? W ogóle ja wstawiłem te nowe rzeczy do tego? A chyba tak, bo zawsze się chyba automatycznie wstawiają wszystkie najnowsze rzeczy. Tak chyba myślę, nie? Bo grafikę mam dopiero 32-bitową, racja? Znaczy 16-bitową, bo 32-bitowa jest tam gdzieś, nie wiem, 2008 czy coś w tym stylu. Tak, bo widzę tę grafikę, gdzie jest nasz silnik? No tak, mam dopiero 16-bitową, myślałem, że już mam 32-bitową. A nie wiem, w ogóle jest taka grafika? Nie pamiętam już. Dawno w tę grę nie grałem. W sumie nie aż tak dawno. Znaczy, przed tą serią to nie wiem, tak... Nie no, coś tam grałem, ale... Zapominam czasami niektóre rzeczy, nie? Tak się zdarza niestety. Dobra, zaraz będziemy wydawać tę grę, tylko tam doszlifujemy to wszystko, błędy usuniemy ostatnie. Najpierw to, że się musimy tę grę skończyć, nie? Całkiem jest wynik. Widzę, że ten, jak to się nazywa, to są punkty rozgrywki, tak? Tak, gameplay, a tutaj technologia. To jest dobre dosyć. No, niezły tytuł myślę, że wyjdzie. Tak myślę. Bo jak będzie w rzeczywistości, może ktoś się do czegoś przyczepi. Okej, wydane. Zapisuję, mam tylko 300 tysięcy. To jest mało, ale dobra, wydajemy. Tak, chcę wydać, znajdź wydawcę. Powinniśmy też samym wydać, ale to jak się przeprowadzimy. Dobra, ilość fanów, ekonomiczna, szukamy. Jak nie ma, to po prostu, jest ekonomiczna. A może już Ubisoft, bo w sumie z nimi mam jakieś fajne relacje. Na złotą odznakę jednak troszkę za mało. 80%. Tak jak mówiłem, to nie jest jakiś hit, ale dobra gra. Dobra, jak to się sprzedaje? 7 milionów. Kurde, jak to się sprzedaje.
W ogóle mam jakiś kredyt? A nie, nie mam kredytu, bo spłaciłem już go. Dobra, to się będzie tam powoli, wiecie. O! RPGi są teraz, więc teraz możemy wydać tego. Sequela albo nawet remake'a. Chociaż powinienem się raczej przeprowadzić, myślę. Ale to zaraz zrobimy, dobra. Gdzie jest ten Story Engine 4? Dodać jeszcze parę rzeczy. No i ten, będzie giereczka robiona. Chociaż myślę, że się raczej powinniśmy przeprowadzić trochę. Nawet jakiś kredyt możemy wziąć. Coś trudno to się sprzedaje ta gra. Znaczy, ten zwraca. Bo drogo nas, dużo nas kosztowała. A tutaj nie aż tak świetnie się zwraca. Może musimy jakieś, wiecie, łatki dodać, fajny update zrobić. To się będzie jeszcze lepiej sprzedawać. O, mówiłem. Patrzcie jak teraz. Nareszcie ten update na coś się przydał. Kurde, tylko jeden tydzień. Musimy cały czas te update'y robić. Zrobimy ultra łatk. O kurde, nie, aż nie, za drogie. Dobra, co tu? Tak, żeby jak najtaniej uzyskać... Czekajcie, ile to daje? O, jak najtaniej uzyskać 5 gwiazdek. Kurde, mam nadzieję, że to się zwróci, no bo kurde, dobrą grę zrobiliśmy, a to się nie aż tak bardzo zwraca. Cholera. Nie no, chociaż trochę się to zwróci, myślę. Chociaż trochę. Dobra, wiecie co? Możemy jakieś nowe biuro. No, to nie są aż takie. O, na przykład taki na razie taki średni biurowiec. Tak na początek, co nie? Taka pierwsza przeprowadzka. Żeby nie za dużo. Okej. Okay. Robimy tak. Studio programistów. 11/5. To się powiększy. Drugie studio programistów, żeby tam do zleceń, czy coś tam, nie wiem, Zobaczy się. Gabinet dyrektora, niech będzie tutaj. Tutaj będą takie małe pokoiki, wiecie, jakieś toalety, coś w tym stylu. Gdzie jest toaleta? O, tutaj od razu niech będzie. Tylko trochę taka większa, wiecie, żeby tam coś tam luksusowego można było upchać. Pokój personelu też im tam trochę zrobimy miejsce, żeby coś tam sobie upchali, nie wiem, jakieś konsole, żeby tam, wiecie, o. Zrobimy też tutaj obsługę klienta, chociaż trochę większą, ale też, bo ona jest niby taka mało ważna, ale warto ją mieć. Badania oczywiście musimy mieć. To już... Choć nie wiem, czy aż tak duże. Chociaż mogą być, bo w sumie patrzcie, jaki to jest rozmiar. Kontrola jakości to też w sumie też trochę miejsca mogłaby zajmować. O, niech tutaj mam takie od razu drzwi, mogli sobie swobodnie przechodzić. Dobra, czego my to potrzebujemy? Rozwój konsoli jeszcze nie, jakieś studia tam muzyczne, jeszcze nie pora. Serwerownia w sumie. MMO byśmy zrobili, chociaż nie. O, marketing. Też taki pokój do marketingu. I co tu jeszcze? Serwerownia tak na przyszłość. Jakiegoś tam MMO wydamy, nie? Na razie zamknę serwery, żeby one... Nawet jeżeli nie mamy gry, a włączymy przez przypadek serwery, to pieniądze się tam, wiecie... nadal trzeba dawać pieniądze, więc taki trochę trzeba uważać. Okej, okay, jakoś to zmieściliśmy. Takie dziwne trochę te biura, ale wiecie. To jest nasz design. Dużo na te biurka w sumie wydajemy. Nie ukrywam. Chociaż nie, tutaj chyba... Lepiej w drugą stronę, bo tutaj widzę, że jest tutaj bardziej takie w drugą stronę to się
No. Chociaż tak samo się nic nie mieści. W sumie to jest chyba kwadrat nawet. Nie widzę aż tak dobrze kształtu tego. No to już nawet nie zmieszczę nic. O, zmieszczę jednak. Dobra, gabinet dyrektora, tutaj też. Kurde, jakie drogie. Nie jesteśmy. Ale to jakieś fajne biureczko wstawimy, nie? Z marmuru. Toalety, to też jakieś, wiecie, tam różne rzeczy do toalety trzeba wstawić. O. Nowoczesna toaleta. Patrzcie, tutaj takie rzeczy macie. Luksusowa umywalka. O nie zmieści się. A, zmieści się, ale w dziwnym miejscu. Tania umywalka. Też nie zmieści. Umywalka z metalu. Suszarka do rąk jeszcze. W inną stronę to się ustawia. O. Chyba, że ja te umywalki źle ustawiam, ale to już nie ma znaczenia. Pokój personelu. Też tam coś im trzeba wstawić. Kurde, taką sofę. To jeszcze fotel do tego rogu. A nie ma foteli. No cóż. No to lodówę im tutaj dam. To nie, nawet nie musisz się podnosić z sofy, a już masz lodówę. Macie tutaj telewizor. Maszynę do napojów jeszcze tutaj. I do kawy. Kawa też jest spoko. Z kolą też było? Chyba nie było jeszcze. O, z kolą jeszcze macie. No i macie full wypas, nie? Obsługa klienta to zwykłe biurka. Kurde, no nie mieszczą się. Muszę to w przyszłości lepiej rozplanowywać, myślę. Mniej więcej mamy wszystko ten za. Wiecie, umeblowane. Tylko to jest serwerownia, ale to wiecie. Dobra, trzeba jakichś ludzi tutaj im zatrudnić jeszcze dodatkowych. Niech mają miejsce pracy, koledzy. Mi się wydaje, czy ta gra mi nawet trochę laguje. Nie, wydawało mi się. Jak po prostu wszyscy przeszli, to był problem. Ale dobra, na przykład zobaczmy, jakbyśmy coś wybadali. Wynajdźmy jakiś fajny nowy gatunek. O! Zrobimy strzelankę TPP FPS. Nie będziemy jakiegoś tego, wiecie, tam sequel RPG, nowa oryginalna gra. O, niech tutaj ktoś. O, ignorujcie ten pokój, bo tutaj sobie chcę samemu pracowników wstawiać. I dajmy jakiś tych, co mają pracę biurową, ale to są słabi trochę. O, ten jest trochę słaby. Więc tutaj pracujesz. To nie jest kara, oczywiście. Dobra, ten Alonso. Ja też jestem słaby, niby, ale mam programowanie na wysokim poziomie, co nie. Więc to już omijamy. A ten też w sumie nie jest aż taki jakiś najlepszy. Dobra, oni tam będą rozmowy robić. Dobra, patrzcie, gra już się prawie zwróciła, więc jest świetnie. Dobra, zróbmy jednak silnik pod TPP. Plus, 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 trójka. No i dobra. Będziemy teraz TPP grę robić, jak już nie wiem, jakieś super strzelankę, wiecie. Co jest dobre do TPP? Third Person Shooter. Wojna światowa i policja. Albo nie, gangsterzy i policja. Świetnie, dobra. Gangsterzy i policja. GTA, ale taka podróbka, wiecie, takie niskobudżetowe. Policja, no bo GTA tam w sumie wyszło, jest 2003 rok, tu mamy mniej więcej produkcję San Andreas. Chyba tak to było, bo w 2004 roku wyszło San Andreas, trójka była w 2001. Tak gdzieś chyba to był październik, chyba coś w tym stylu. Chyba październik. Na pewno gdzieś po wrześniu chyba, no to. Gdzie jest policja? Już mam poli... A, tutaj jest. Szukanie policji. Tym razem to nie policja szuka nas, tylko my szukamy policji. No i co, zaraz będziemy grę robić. Not gonna lie. Dobra. A, dobra, bo to jeszcze mało osób jest. Dobra. Zapiszę grę, tak na wszelki wypadek. No i co, robimy grę. Myślę, że nie ma opierdzielania się. Więc tak. AAA, największa gra. Kurde, czy by MMO nie strzelić?
Ale dobra, nie przesadzajmy, mamy niski budżet trochę. Tak, to chyba dorośli raczej. Tak, adult albo teenager to raczej taki dorośli. Więc tak. Gangsterzy. Policja. TPP i FPS. A czekajcie, jak TPP i FPS to jest... Aha, tak samo, dobra. Ale czy do FPS-ów też pasują takie rzeczy? Gangsterzy i policja. Tak, równie dobrze, więc jest świetnie. Aha, i dobra. Tylko na silnik tylko wybierzemy. Bo silnik się tylko liczy do tego głównego tematu, więc dalej. Platformy te największe. To i tak tutaj nic nie ma patrzeć. O, to jeszcze ustawić trzeba, więc tak. Bo te tylko się liczą dla tego głównego gatunku. Nie musimy zwracać uwagi na ten poboczny gatunek, więc tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. To jest chyba najnowsze zabezpieczenie. Tak, to jest najnowsze. O, i teraz te slidery jeszcze drugie, więc tak. 40. 25. 20. 15. O, i wszystkie języki, bo mamy budżet. Okej, dobra, ustawione dobrze. Wszystkie rzeczy, no i co? Jeszcze musimy sobie pożyczkę wziąć trochę. Tak jakieś 4 miliony myślę, że wystarczą. No i co teraz? O kurde, tytułu nie dałem, o Jezu. Ale możemy na szczęście zmienić. Więc to będzie Gangster Life. Życie gangstera jest trudne. Myślę. No, taki tytuł mniej więcej. No to dobra. Róbcie. Trochę pracowników do tego drugiego studia, żeby tam, wiecie... tam już ulepszali tę grę, tak przy okazji. Co tak długo? Aha, bo jakieś coś tam na coś narzekali. Dobra, pół miliona zarobione jest na tej naszej grze, co ostatnio wydaliśmy. Więc myślę, że jest fajnie. Kurde, jakie to jest stoisko dać? A, co mi tam? A nie, przepraszam, Gangster Life. Może jeszcze tę drugą grę tak przy okazji. Niech już jeszcze trochę więcej zarobi. No i tutaj pieniądze kolejne. Nie czekam aż to wszystko się, wiecie, wyprodukuje. No i zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że dobrze. I tak to leci produkcja. Kurde, te lata tak szybko mijają w tej grze, nie? A, 700 tysięcy. Nie najlepiej, ale też nie najgorzej. Więc jest okej. A, trzeba jakieś kwiatki im dać. Dobra, to postawię te jakieś paprotki czy coś, co wy tam chcecie. Okej. Proszę się zadowolić paprotkami. No i co? No i świetnie, no produkcja idzie im. Jakieś nowe te zabezpieczenia na tej pirackie weszły, ale co tam za znaczenie? Gry się dobrze sprzedają, no to jest spoko. O dobra, wy już błędu usuwajcie powoli. Tutaj niestety nie mamy tyle pracowników, aby wiecie, oni już od razu robili to wszystko, od razu ulepszali w jednym czasie i robili grę jednocześnie. Czego wam brakuje jeszcze? Śmieci! Macie śmietnik. Wasze całe biuro to jest śmietnik, ale inne. To takie, wiecie, nieważna sprawa, I guess.
It doesn't matter. Żadnej nagrody nie mamy, ale może w przyszłym roku. Zobaczymy. Może to będzie dobra gra. Niby mamy trochę mniej punktów, ale to oczywiście jest dlatego, że jest wszystko bardziej zbalansowane. Więc wiecie. Tutaj się wiecie, że tam poprzednim razem miałem tam więcej w gameplay, no ale tutaj jednak jest jeszcze zbalansowane, więc jednak nie aż tak mało. Mamy jakiś tam fajny screenshot. No i oni teraz czekamy, aż usunę te wszystkie błędy. No to trochę sobie poczekamy. Myślę. Nie wiem, czy chcę teraz jeszcze jakieś zlecenia robić. Nie wiem. Dobra, zróbcie jakieś zlecenia. No ta reszta, co nie pracuje, to niech sobie jakieś zlecenia porobi. Czy ta, co skończyła grę, tutaj robić? A w sumie 9 nadal zostało. Ciekawe. Mam nadzieję, że nie wylosuje nam TPP jako niemodny gatunek w następnym tym. Jako następne, wiecie, te. W tym okienku. To by było źle dla nas. Uff, na szczęście nic takiego się nie stało. Ale zawsze jest szansa, więc. Dobra, zapiszmy sobie tutaj grę. No i czekamy, aż skończymy. Słuchaj, błędy, no i co? Czas wydać. Czas wydać grę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak to wyszło w zasadzie. No ale czekamy na oceny. Dobra. Ilość fanów, strzelanka TPP. O, tu jest idealnie. O kurde! 5 dolarów i 3... Nie no, biorę ich od razu. Oni są najlepszą opcją. Siga. Wiecie, parodia Segi. Ale dobra, oni niby FPS-y, ale to też jest po części. Nie no, ich biorę tak od razu. Jedna z lepszych gier. Z czystym sumieniem polecam. O! 87, kurde, no to jednak dobra gra. Dobra, zobaczymy, jak się sprzeda. Szczególnie tą Sigą. O kurde. Nie no, to jest gra. To tak się robi gry. 300 tysięcy w 2 tygodnie. Dobra, poczekam, aż się może zwróci, nie? Coś w tym stylu. Chyba dobijemy też do miliona. W sumie poprzednia gra chyba też coś tam pewnie dobiła do miliona. No raczej chyba tak. No i co? Ile milion? 7 tydzień i co? Będzie milion? Milion w 7 tygodni. No i to. Mamy to. Dobra, tutaj. Lepiej nie automatyzujcie, tylko zróbcie jakieś update'y. Żeby ludzie myśleli, że my niby na tę grę jakoś patrzymy jeszcze dobrze. Nie no, my tutaj nie robimy nic dla pieniędzy, my tutaj robimy, wiecie, żeby utrzymać się jako studio robiące gry dla fanów swoich, spełniające oczekiwania. Może ten kredyt spłacę. To był też dobry pomysł. Dobra, jeszcze tam dodam im tego. O, sorry. Dodam im tego hype'u. No i co? Ale jednak powinniśmy zainwestować w, wiecie, jak to się nazywa, własną produkcję. No bo tutaj też trochę tracimy tych udziałów, wiecie, tracimy, bo musimy tam płacić udziały. O czym to właściwie to my dostajemy dopiero udziały z tych sprzedaży, więc no niestety, ale kurde, 2 miliony za udział, bo ktoś użył naszego silnika. Nie no, świetnie, więc wiecie co? Dziękuję za oglądanie, to będzie koniec dzisiejszego odcinka. Do zobaczenia, cześć!